I w Serapsy jest kolejny z Orphan 4 i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tym razem musimy przyjąć na klatę wszystkich cieciów, którzy postanowili mi wojnę wypowiedzieć. I to jest jeden z trudniejszych okresów dla Wielkiego Imperium Lechitów. Gdyż musimy wybronić się przed ofensywą jak z zachodu, jak i również ze wschodu. You indeed. Co oni mają za cel? Take Moskwa, okej. Okay. Retake Kora widzę poszli. Nie, to wy tu pójdźcie już tutaj i oni idą na Lwów, wy pójdźcie na Kraków, a wy na Podlasie, żeby tutaj te fortyfikacje odbić. Pójdziemy szybko na Poznań, odbijemy go, zajmiemy szybko Berlin, polejemy na razie Rosję, tak, Rosję. I wtedy będziemy w stanie się właśnie wydealować z Niemcami. Okej, okay, przepchnijmy ich tutaj na Wilno, żeby im armię osłabić również. Sankt Petersburg padł. Po 60 dniach? Co tak szybko? Że dłużej będzie się trzymać. Tolerancja Chetenów. 1 albo Stability Cost Modifier może się przydać. Jaki modifier? Modifier się mówi. Lel. To co? Kto to powiedział? Królewiec. Tutaj podbijajmy te prowincje na razie. Fortyfikacje pojedyncze. Poznań już odbity. A przecież Berlin jest na granicy. No co? Wy tutaj tak szalejecie. Deutsche. Cyk, odbijmy tu Holę. Tutaj pójdźmy wojskiem na Królewiec może. Tutaj Wilno pomóżmy. Minus 1, więc możliwe, że nawet zostaną zniszczeni kompletnie. No, ale stracili w cholerę wojska. Na troki, chodźmy. Berlin padł. Pozbądźmy się ich wojska. No i po nich. Teraz pozbądźmy się ich wojska w Berlinie. Jakiś błąd wybuchł. Po nich, czy Niemcy chcą? Nie chcą jeszcze rozmawiać. Ech, bo Rosjanie to już się wbijają. Pójdźmy odbić Kijów, bo to może być jakaś licząca się prowincja. Wy na Saksonię, wy na Oberlaust tutaj, Oberlaustic, żeby musicie ludzi odzyskać. Odeślijcie też artylerię, żeby to poszło jak najszybciej. Królewiec odbity. Chodźmy na Połock. A gdzie ten bunt w ogóle wybuchnął? Nie zwróciłem na niego uwagi. Iranie się zbuntowali. Ale się nimi również zajmiemy w przyszłości. Deutsche negocjujemy? Jeszcze nie chcą. Generał. O, generał to oblężeń. Nie, to lecimy dalej. Lokalne defensywy niech pójdą. Za 50 to. 50 dukatów to jest prawie nic tutaj. Arrakat walnęli. ISIS? Tak, ISIS walnęło. Się zmontowało. O, odbiję chwilę, to jeszcze pobiję pierwsze tutaj Włochom. Tu Niemcami pogadajmy. Stracili, o, ładną tutaj ilość wojska, jak widzę. Oni również. Boję się, nie chcę tą 40 aż tak się wysuwać na Moskwę, na ten cypel. A tutaj moje wojsko w ogóle stoi. O nich zapomniałem. Skąd się wzięli, to nie mam pojęcia. Ale zrobili dobrą robotę.
Siły niemieckie zostały przetrzebione. Mądre słowo, prawda? To jeszcze jak? Że mądre słowo i że tutaj ładnie ich cisnę. No cóż, te Niemcy trzeba podilować troszkę, na zasadzie, że oddawajcie w cholerę prowincji. Może zamiast przed Altmarku, Luneburgu tego Saksonię wezmę, bo to jest 8 poziom fortu. Ach, to jeszcze troszkę trzeba zająć, widzę. A nie, zgadzają się. Mamony temu chętnie ich wyrzucił. No cholera jasna. To który PiS mi tak nie zabierze dużo punktów dyplomatycznych? No dobrze, muszę się przez punkty dyplomatyczne ograniczyć do tego. Wróćmy do kraju szybko. Jednoczmy armię i ją podzielmy od razu. Niemcy zostały ładnie pociśnięte. Berlin w cholerę developmentu stracili. Tutaj pójdźmy na to wojsko i tak. Wyjdziecie na Moskwę odbić cel narodowy ich. Nie mają stolicy teraz. Nie to, nie to, nie to, nie to. Cyk. Co się robiło? Gotek, kapitał. O, Kazań. Trzeci poziom fortu. Ja sobie ich zajmę. Wy pójdźcie sobie na przykład zająć Smoleńsk. Wy pójdźcie gdzieś tu się pobić z ruskimi. A ci pójdą już zaraz zająć się buntownikami. Nie ma zajmowania Krymu. Krym jest, kurwa, do Lechitów należy. Ni do Ukraińców, ni do ruskich. Ach, mamy za dużo już tej kawalerii, jak ja widzę. Dlatego, że nie nadąża nam się piechota odnowić. Wy pójdziecie właśnie, jak już mówiłem. Może nie, Azowem się jeszcze zajmiecie. Nie blokowało nam drogi. Wy podejdźcie do Podola. Wy zajmijcie Riazań. Podole odbite, świetnie. Wy posiadacie co już? Nie, no to od razu was zjem. Jak po drodze przy okazji. Okej. Okay. Chodźcie się zająć buntownikami, czy oni są groźniejsi niż Ruscy? Dają nam przecież te punkt lata separacji, czyli kolejne bunty jeszcze i tak dalej. Worek z oszy nam urosło, nie możemy tego zbić, bo nie mamy punktów dyplomatycznych, a te punkty muszę zbierać, żeby móc wziąć pokój przecież. Połtawa, zajęta Połtawa, okej. No okej, pójdźmy jeszcze na Luhańsk, gdyż inaczej się nie zgodzą, bez wszystkich prowincji straconych. No i witam, o! Reformacje widzę. Dyplomatyczne reformacje, bo dostanę punkty, dzięki którym będę mógł prowincję wchłonąć. Mogę pomyśleć o diplomacy efficiency. Nie, ja biorę pokój według mojego uznania, a moje uznanie wygląda w ten sposób. I wokujcie potem wszystkie kory, żebyście się przypadkiem nie buntowali. Żadnych traktatów nie anulujcie. No i należycie do mnie. Na Strachań tam jest fort. Kazań zajęty, zajęty. Pojdą na Sankt Petersburg. Najgorsze jest to, że zaraz się skończą w okolicy ruskim forty. I żeby zajmować te forty, będę musiał latać gdzieś rzeczywiście w pizdu daleko w Rosję. A punkty dyplomatyczne nie pozwalają nam na wzięcie zbyt dużego pokoju. Bo kolejne fortyfikacje, widać, czekajcie. No nie, bym musiał, bo, ale jest Metropolian, co? Okej, nieważne.
Jest coś takiego jak mapa fortów. Nie wiem, czy to działa tylko na naszym tak państwie, czy na całym świecie? Na całym świecie, jak miło. Oni mają dopiero fortyfikacje. Nie mają fortyfikacji już. Tutaj mieli fortyfikacje i została zajęta. Tu mieli fortyfikacje i została zajęta. Tutaj istnieją w Kazachstanie. To, co jest na zachodzie, to jest ich pozostałości. Po fortyfikacjach. Pamięcie w takim razie Astrachań, to jest chyba ich ostatnia właśnie fortyfikacja. Kończymy z nimi wojnę. Jak się dłużej bić, tak przecież wiele nie wezmę. Czy wiele, no przez punkty dyplomatyczne. Że nie te, nie za, nie zadupię, nie zadupię. Pójdźmy może od południa. Musimy ich ogołocić. Wielu prowincji. Od południa widzę, że tak na północ już tak średnio. No za Kazachstan nie muszę, bo się bije przez Turkmenistan przecież. Nie, że oni się nie zgadzają, to jeszcze punkty dyplomatyczne. A przynajmniej hajs od nich wezmę i trochę im tutaj uszczypnę hajsu, pieniążków. No dobrze, niech będzie. No trochę biedny ten pokój, muszę przyznać. Ale pokój to pokój. Peace is peace, room is room. Dalej. A czekajcie, room to jest pokój, a room to chyba tak samo mówi się na room. A chciałem właśnie znaleźć jakieś angielskie sformułowanie na room, ale sobie uświadomiłem, że room to już jest po angielsku. Niemców. Niemcy zawsze są wrogami tutaj Imperium Lechickiego. Idźcie tutaj, wy natomiast idźcie tu się nimi zająć. Widzę, że się bawią na Katarze. Ja myślę. Nie, jest 12 minut. Kurde, chciałem sobie zrobić koniec odcinka. Chciałem ogarnąć państwo, porobić te state'y. Więc troszkę teraz mogę porobić state'ów przecież. Czy już porobiły te kory? Tak, dlatego mogę sobie z Berlin i tak dalej zrobić. Pamiętaj, pięknymi przydupasowymi prowincjami. I teraz trzeba podnieść autonomię we wszystkich prowincjach. Plus jest taki, z reguły tak bywa, że po jednym zbuntowaniu się, ogarnięciu buntu i. Znaczy, najpierw, że buntownicy żadnej prowincji nie zajęli, i poniesieniu autonomii i tak dalej, to z reguły tak po pierwszym, a ewentualnie po drugim razie podniesienia autonomii, oni się już przestają buntować na stałe, dlatego to jest. Aż takie złe nie jest, o tak powiem. Mamy dużo pieniędzy, znaczy nie mamy właśnie dużo pieniędzy. 1400 to wcale nie jest dużo. Chodźmy tutaj, zajęcie tymi na Katarze. Armia zajmie się tutaj nimi. No i po pokonaniu dwóch największych tutaj przygranicznych wrogów, Norwegia dołączyła do Unii Europejskiej. Jestem w momencie, jak to powiedzieć, dosyć fajnego pokoju. Zajmiemy się oczywiście in Trade League w Irak. Irak stworzył Trade League. Ja pierdzielę. Gdzie tym zabawimy z Irakiem? No i myślę, że teraz będę się bawić w ten sposób. Dam na piątkę. Będę się bawić. Shit. Żaden fort nie sięga. W ten sposób będę robić kilka wojen. Ja się obawiam w momencie, bo nie wiem, która wojna będzie taka końcowa. Wojna z całą Unią Europejską, tylko nie wiem, czy w momencie, jak powiem wojnę państwu z Unii Europejskiej, to walczymy z całą Unią Europejską. Czy wojna z Chinami? To będzie w końcu. Mamy tutaj wolnych doradców. Dwóch Land Force Limit. Wezmę sobie jednego. I dwóch od Spine Tour Construction. Wezmę laskę. Jak się Iran bawisz? Jeszcze nie, bo Breaking Truce. Turkmenistan ma sojusz z Tadżykistanem. No akurat, Tadżykistan ma z kimś sojusz? Ma sojusz z Kirgistanem. No, ty się dobraliście, kuźwa. Ale oni mają gwarantowaną, czy gwarantują?
Nie, to jest Uzbekistan. Tadżykistan, a to jeszcze lepiej. Wezwijmy ich do wojny, to się jeszcze Uzbekistan dołączy. Wypójcie na Armenię. Oman, Oman, Oman. Kończmy ich. Nie Armenię, Azerbejdżan tutaj jest. Musi miesiąc minąć. Taki imperialistyczny jestem, że miesiąc nie minął. Declare war, Palestyna, Irak. Nie macie żadnej gwarancji od. Dla pewności, od Stanów Zjednoczonych czy coś? O, jak świetnie! Jeśli oni jeszcze dołączą, to też miło. Teraz kończę sobie z Omanem, to jest kwestia sekundy praktycznie. Cyk. Zajęte, korujemy szybko. Nie może podbustujemy autonomię. Spadamy na zachód, gdyż wojna jest całkiem zacna. Nie to, nie to, nie to. Jak kliknąłem tą armią? Nie, spadasz tutaj. A nie, wydawało mi się, bo przecież Palestyna miała gwarantowaną niepodległość od Egiptu, który się ładnie rozrósł. I od Palestyny. Znowu bunt Munteri. Kuźwa, tutaj też bunt. Zajmę się Azerbejdżanem, tam se pójdę. A nie, tutaj mam przecież wojsko. Ja poproszę o przemarsz. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ale weźmy forsmarka, żeby nie zdążyli zająć tego fortu. Dobrze. Chciałem mieć już spokój z tymi buntownikami tutaj rumuńskimi. Zajmę się tutaj. Prowincja zajęta. Na Bukharę chodźmy. Okej, okay, i teraz. My się dokładnie bijemy z Irakiem. Golden Ira, so Golden Ear, że mogę pomarzyć. Mam tyle biednych prowincji. Tej Golden Eary raczej nie zyskam. Chodźmy również na Palestynę. Palestyny nie zanektuję. Ja już nie mam dostępu nawet morskiego. O, przypadkowym trafem jest tutaj moje wojsko. Worek zoszyn jest no, nadal spore. Satrycje pewnie głównie. Missionary Strength Technological. Missionary Strength jest ważniejsze. Może i tak to Religious Unity chyba nie uzyskam nigdy. Na ponad 50% nawet. Tak, Palestyna, wyskakiwać, mamony. Dwór repsów i tyle. Irak, wyskakuj z niepodległości. Nie, jeszcze nie? Oto irackie wariaty. Idziemy tutaj. Sied, teraz bunt na zachodzie. To wy jesteście armią poskromiającą bunty. Land attrition minus 20, to chujowo trochę, bo by się bardziej przydało na fortyfikację z tym land attrition. No i Tadżykistan stolicę dostała. Dajemy stolicę, to sobie podzielimy tę armię też podzielimy. Żeby zajmowali właśnie pojedyncze prowincje. Można było ich poanektować, jednak nie sądzę, czy liczę, że punkty dyplomatyczne mi starczą na anektację tych pierdół. Pójdźcie tutaj, się rozdzielcie. Bo przez te prowincje Irak nie chce się zanektować. Cały czas nie chcą, bo posiadają armię na uchodźstwie. Wierzę, że są w stanie coś ugrać. Gdzie ja poszedłem się złączyć? Chciałem iść ogólnie na tą prowincję. Ech, cyk. War exhaustion duże, ale oto to już jestem pogodziłem dawno.
No dojcie pokonane, jeszcze raz. Bunt poskromiony. We rule as we feed. Tak, we rule as we feed. 1000 hajsy, jak jest troszkę. Oni mają stolicę wolną poza tym. Zajmijcie stolice. Ostatnie prowincje niepodległe. Oni tutaj zostali pokonani albo spieprzyli, chyba zostali pokonani. To tu podejdę już tą armią. No jak, Irek, w końcu się poddasz? No ja nie wiem jak pokonać tej twojej armii. Się nie wracasz. Mogę ci złupić państwa jak chcesz. San Petersburg, Moskwa, Maskat. Moskwa jest chujowy bunt. Oni poszli gdzie indziej, se pozajmują jakieś tutaj, będą chcieli... Ci Russian Separatists są wszędzie. O, tutaj... A nie, nie zostali pokonani jednak. Pieprzyli wtedy. Ciekawą taktykę wzięły te państwa ogólnie. Takiego spieprzania i odbijania. Zabawmy się z nimi tutaj. Cyk, pokonani. Bunt w Azerbejdżanie. Wyjdziecie tutaj. Naria mi zaginęła. Tu, a ta? A, Irak kupi, okej. No Iraku, okej. W końcu się zgadzają. Mamony też chcą wyskoczyć. Zajmijmy się w tymi buntownikami. Afganistan też walczy? Też, ja walę. Nie, to już jest koniec wojny. Okej, anektujemy. Technologia administracyjna wskakuje. Forujemy prowincję. Wy się zajmiecie tutaj, a wy pójdziecie na... Na nich. Emiraty Arabskie przydały sojusz tylko z Jemenem. Ale niestety nie mogę ich wezwać jako Kobel i Renta. Zajmę się szybko Emiratami Arabskimi. I ruszę na forty w Jemenie. Wychodźcie tutaj. Zajmijcie tymi armiami. To już na stałe. Bo bitwy mogą być zacne. Mahra zajęta. I teraz stolica, trzypoziomowy fort. Nie, mają czwórkę, ale kuźwa rozwinięci technologicznie. Dawaj, Czerkazy. I cyk. A co 10 influenza. Obczajmy, jak tu mogę pokój wziąć. Jak już zajmiemy w sumie te forty, bo jeszcze coś od Afganistanu bym wziął. Bym hapnął. Ech, zajmijmy się najpierw. Tu mogę brać tylko te prowincje, które zająłem. A z Pakistanem chciałbym mieć granicę, o to mi chodziło. Tak, Afganistan. A nie, Afganistanem mogę tak brać przecież pokój. Również pieniążki. A już mi tutaj się zbliżało powoli. Teraz Tadżykistan.
Co? Czemu jeszcze nie? A, zmontowali się tuż obok. Weźle też tą armię. Jakaś armia stoi akurat Jemenu. Cyk, cyk. A, nie mogę przez Afganistan. A to znaczy, że oni są odcięci. No i odcięci też zginęli. Tadżykistan, cyk, cyk. Aj, Kirgistan to zajął. Tadżykistanu całego nie wchłonę, ale wezmę pieniążki, war repsy. I to jest, dacie radę wybój, zanim oni was anektują. Uzbekistanem również się zajmę chętnie. A nie całym niestety. A dzięki temu dostanę warrepsy przynajmniej. Turkmenistan nic nie powinien kosztować, gdyż on był podstawowym państwem, które wojnę powiedziałem. To już tutaj tylko na sojuszników, albo jak się bronimy. A więc już pokonani. Tutaj usuniemy sobie ten fort. Tutaj też usuniemy sobie fort. A tu również mam w cholerę fortów, na przykład w tej prowincji. A nie, to jest ósemka. Ile potrzebuję do. A jeszcze nie mam dyplomatów, nie wrócili. Okej. Ile potrzebuję, żeby. A, punkty dyplomatyczne starczą. I wokół Kory. A nie starczą jednak, muszę poczekać chwilę. Dostaję tych punktów, bo miesiąc starczy tylko. Teraz dwokój kory. Wyskocz z tych trzech dukatów. Dobrze, tam oni fortyfikacji nie mieli na tej prowincji. Musiał kurwa robić flotę i tam się przerzucać, jakby chciał ich anektować kiedyś do końca. No okej, okay. I ładnie to Imperium Lechitów wygląda. Poszło niestety trochę w stronę Arabii Saudyjskiej, to jest sprawa też tych punktów, jednak to z czasem się zmieni. Jak zaatakujemy już my, Rosja, nie Rosja nas. Jednak to jest kwestia czasu i odcinków, do zobaczenia w kolejnym właśnie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Ja tutaj pomęczę trochę z tym korowaniem, biciem War Exhaustion, walką z buntami i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, pa.